Hej, witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałem pogadać na temat związany z komentarzami na YouTube. Czyli jest to sytuacja, która może dotyczyć każdego, niezależnie od tego, czy nagrywamy coś na YouTube, czy też jesteśmy zwykłymi użytkownikami i odbiorcami, tak? Czyli osoby, które tworzą te komentarze, albo po prostu je oglądają. Okej, przejdźmy do meritum. To zaczynamy. Najbardziej wkurwiającym zjawiskiem, które można zaobserwować pod filmikami bardzo znanych youtuberów, to przede wszystkim ilość debilnych komentarzy zwykłych dzieci albo po prostu niedorozwiniętych ludzi, bo ja nie umiem tego inaczej skomentować. Jeżeli jest komentarz, który już jest uznawany powszechnie jako zwykły suchar, bo po prostu się przejadł i już nie można w ogóle jakoś tego inaczej wytłumaczyć. Przykładowo, jednym z takich komentarzy może być: Szlachta przed 300! Juhu! Hej, czekaj kolego, co to w ogóle kurwa ma być? Jaka szlachta? To, że ty wychodzisz, nie wiem, zamiast na podwórko, to wychodzisz na dwór, to nie znaczy, że jesteś kurwa szlachcicem. W Krakowie wychodzą na pole i są wieśniakami. Inny komentarz typu: Ej, chłopaki, kto odroja? Odroka, buraczka, wązia, skkf, ctsg, juhu! Właśnie takimi komentarzami ci widzowie robią wstyd tym właśnie youtuberom, o których tutaj przed chwilą powiedziałem. To są oczywiście przykłady. Właśnie tego typu komentarze są najbardziej wkurzające. Potem taki youtuber musi się tłumaczyć, że przecież on nie ma wpływu na swoich widzów, co oni tam wypisują pod kogoś filmikiem. Przecież on ich tam nie wysyłał. On tylko im podał linka, nie kazał tam im wchodzić. No i właśnie tak, to tak działa. Jest grupa takich debili, która po prostu jebnie głupi komentarz, który jest nagle tam łapkowany w górę i niestety on jest najbardziej widoczny. Czekajcie, co tam jeszcze za komentarze są? Pierwszy! O Jezus, brawo kolego. To było piękne. Naprawdę, to było wspaniałe. Ale nie, okej, są też takie komentarze, które po prostu mają na celu naprawdę pomóc temu youtuberowi, który przed chwilą wrzucił filmik, powiedzmy z jakiejś gry, i jakiś widz widzi, że coś on tam robi nie tak. I przede wszystkim wysyłają taki komentarz typu: zrób to w ten sposób, a nie inny. Łapkujcie, żeby widział. Cokolwiek nie napiszecie pod komentarzem łapkujcie, żeby widział, to się sprzedaje. Naprawdę, uwierzcie mi, możecie wpisać o... nie wiem, kurwa. Ej, czekajcie, jeszcze mam jeden. Jest coś takiego jak cytowanie właśnie powiedzianych tekstów w tym filmie. Nie wiem, kurwa, oni uważają, że ja po prostu nie mam słuchawek, nie mam głośników, że ja po prostu nie słyszę tego, co oni gadają. I potem taki komentarz ma 200 kurwa łapek, tam zajebiście. Ostatnio fajnym zjawiskiem jest także odpowiadanie na te głupie komentarze. Niektóre komentarze są naprawdę fajne, jednak większość po prostu zatacza takie błędne koło. Głupi komentarz jest komentowany jeszcze głupszym komentarzem. Na szczęście już znaleźli się tam hejterzy, którzy potrafią odpowiedzieć na komentarz pierwszy do obciągania. To oczywiście była tylko bardzo krótka rozkmina na temat tego, co się dzieje pod tymi filmikami i jakie są komentarze. Można by o tym wiele gadać, bo naprawdę, jak sami zobaczycie na takich typowo gimbusiarskich kanałach, tam jest mnóstwo widzów, którzy po prostu nie ogarniają tego, że to, co oni robią, jest bardzo wkurzające dla innych użytkowników. Juhu! Dobra, to chyba wszystko w tym materiale i do zobaczenia. Cześć.